Witam Was serdecznie, moi drodzy. Nazywam się Artur Ceroński, jestem pastorem Kościoła. Jestem również ewangelistą i nauczycielem Bożego Słowa. I mam dzisiaj zaszczyt dzielić się z Wami Bożym Słowem. W kilku najbliższych naszych spotkaniach chciałbym, żebyśmy posłuchali tego, co ma do powiedzenia Bóg na temat fundamentów chrześcijaństwa. Jest rzeczą wiadomą, że każda budowla, ona musi mieć rzetelny fundament. Jeżeli ten fundament nie będzie rzetelny, to cała budowla wcześniej czy później albo się wypaczy, albo może nawet się zawali. Zresztą mówił o tym Pan Jezus, kiedy opowiadał przypowieść, mówił przypowieść o człowieku, który, o dwóch ludziach, o jednym człowieku, który zbudował dom na skalę, czyli zrobił prawidłowy, silny, mocny fundament, i o drugim człowieku, który zbudował dom na piasku, czyli zbudował dom na nietrwałym, ruchomym, słabym fundamencie. I Jezus tam jasno powiedział, że ten dom, który był na tym dobrym fundamencie, on ostał się, kiedy przyszły problemy życiowe. Natomiast ten dom, który był na fundamencie nietrwałym, słabym, po prostu się zawalił. Dlatego tak istotną jest sprawą, abyśmy mieli wybudowane prawidłowe, silne i mocne fundamenty. Czasami będziemy mówić tylko o jednej sprawie, być może czasami o dwóch, natomiast będą to bardzo skondensowane sprawy i zachęcam też, żebyście w związku z tym brali swoje Biblię w domach, studiowali to i zgłębiali to, o czym będziecie mogli słyszeć na tych nauczaniach. Zaczniemy od listu do Hebrajczyków. I tak naprawdę ten list do Hebrajczyków, 6 rozdział, od 1 i 2 wersetu, czyli 1 i 2 werset 6 rozdziału, one będą dla nas taką podstawą tych nauczeń. I Słowo Boże mówi tak: dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki. Czyli autor listu do Hebrajczyków mówi, że to, o czym on teraz powie, są to podstawy nauki chrześcijańskiej, fundamenty nauki chrześcijańskiej. Jakie to podstawy? Jest tutaj wymienionych 6 elementów, z których składa się ten chrześcijański fundament. Fundament człowieka, który odrodził się z Bożego Ducha. I te podstawy to po pierwsze odwrócenie się od martwych uczynków, następnie wiara w Boga, następnie nauka o obmywaniach, czyli chrztach, nauka o wkładaniu rąk, następnie nauka o zmartwychwstaniu i na końcu nauka o sądzie wiecznym. I przez kilka naszych kolejnych spotkań będziemy właśnie kładli te fundamenty. Chciałbym, żebyśmy teraz razem zrobili takie wyznanie. Powiedzcie razem ze mną tak: w imieniu Jezusa ogłaszam, że Boże Słowo będzie wywierało na mnie bardzo silny wpływ. Ogłaszam, że wszystko, co nie jest zgodne z Bożym Słowem, ja dzisiaj wykorzeniam z siebie i ustanawiam prawidłowy fundament Bożego Słowa. W imieniu Jezusa. Amen. I dzisiaj chcę powiedzieć o tym początku, o tym jakby pierwszej części tego fundamentu chrześcijańskiego, czyli odwróceniu się od martwych uczynków. Czyli jakby zaczynamy od czego? Od tego, że kiedy człowiek rodzi się na nowo, to jakby pierwszą rzeczą, na którą Bóg zwraca jego uwagę w kontakcie z Nim, to jest to, że człowiek żyje martwym życiem. To jest przedziwne zestawienie słów, ale Bóg przychodzi do człowieka i mówi temu człowiekowi: kocham cię, zależy mi na tobie,
umarłem zamiast Ciebie na krzyżu. Wybaczyłem Ci Twoje grzechy. Przyjmij to teraz. Uwierz, że mój Syn wstał z martwych. Ogłoś Go Panem swojego życia. I człowiek jakby przyjmuje to od Boga. I po tym, jakby po tym pierwszym jakby Bożym przekazie miłości, Bóg mówi, teraz podejmij jakby działanie położenia fundamentu. Odwróć się od martwych uczynków. Odwróć się od martwego życia. Odwróć się od śmierci. Odwróć się w moją stronę. Czym jest odwrócenie się od martwych uczynków? To nic innego jak opamiętanie się, czy też upamiętanie się, czy też po prostu pokuta. I chciałbym, żebyśmy roboczo też tutaj różnych nazw mogli używać, natomiast odwrócenie się od martwych uczynków jest tym samym co pokuta, nawrócenie się, czy opamiętanie, czy też upamiętanie. I jaka jest podstawa pokuty? I pokuta jakby, kiedy czytamy Pismo Święte, to widzimy trzy elementy pokuty. I pierwszą taką rzeczą jest to, że bo w ogóle człowiek, który wchodzi w stan pokuty, który zaczyna pokutować, to uświadamia sobie, że jego największym problemem jest grzech, bo to ten grzech oddzielał go od Boga. Człowiek ten uświadamia sobie, że nie może naprawić swojego życia. Uświadamia też sobie ten człowiek, że Bóg już dał rozwiązanie na ten grzech, czyli człowiek nie musi teraz z tym grzechem się dalej borykać, tylko uwierzywszy w to, że Jezus Chrystus umarł za grzechy ludzi, człowiek staje się wolny od tego grzechu. Czyli moc grzechu przestaje działać na tego człowieka. I teraz człowiek ten, uświadamiając sobie, że jego grzech został mu przebaczony i że teraz Bóg będzie mu udzielał absolutnie wszelkiej potrzebnej mocy i władzy do tego, aby z grzechu zrezygnować, człowiek ten wchodzi w system pokuty. Człowiek ten zaczyna robić pewne ruchy. Jakie są to ruchy? Zaraz to właśnie zobaczymy. A więc w Biblii pierwszym jakby takim fundamentem pokuty to jest część działania, która zależy od Boga. I w hebrajskim jest to nazwane kipur, czyli przykrycie. A więc kiedy mówimy o pokucie, to wychodzimy najpierw z punktu działania Boga. Czyli to najpierw działa Bóg, a potem działasz Ty. Na jakiej podstawie to mówię? Ponieważ Słowo Boże mówi, że Bóg dał dowód swojej miłości do nas przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. A więc pierwszą z trzech części pokuty wykonuje Bóg. Czyli co zrobił Bóg? Bóg dał swojego Syna, który został ukrzyżowany, zabity na krzyżu, zamiast człowieka, który powinien tam zawisnąć za swoje grzechy, w związku z tym, że kara została wykonana, Bóg wybaczył człowiekowi jego grzechy, czyli przykrył jego grzechy. Czym przykrył? Krwią Jezusa. Krew Jezusa, życie Jezusa, bo w Starym Testamencie, jak wiemy, krew z życiem są zastępczo wymieniane. Czyli krew Jezusa przykryła nasze grzechy. Czyli pierwsza część pokuty, kipur, wyszedł od Boga. Czyli Bóg już wykonał swoją część pokuty, podał Tobie rękę i teraz co Bóg mówi dalej do Ciebie w związku z pokutą? Czyli co On Tobie proponuje teraz, aby dwa kolejne etapy mogły zostać jakby wykonane? On mówi do Ciebie teraz: odwróć się, zawróć. Na czym polega rzecz? Na tym, że Bóg zachęca Ciebie teraz do skorzystania z tego, że Twój grzech został wybaczony, że stracił ten grzech nad Tobą
władzę, że możesz uzyskać moc do tego, aby się odwrócić od każdego grzechu. I Bóg do ciebie mówi teraz, teraz sprawy zależą od ciebie i mówi zawróć. I na czym polega sama forma zawrócenia? I znowu tutaj wchodzimy w trzecią część. A tak naprawdę ona z tą drugą częścią bardzo silnie się łączy. Ponieważ żeby zawrócić od czegoś, musimy uznać, że jest to coś złego. I tutaj mamy dwa słowa. Pierwsze to jest metanao, czy metaneo, czyli zmienić myślenie. I drugie to jest szub, odwrócić się, zawrócić. A więc pokuta, odwrócenie się od martwych uczynków, nawrócenie się, opamiętanie, czy też upamiętanie polega na tym, że my przyjmujemy to, że Bóg rozpoczął działanie, a więc przykrył nasze grzechy, wybaczył je, zapomniał i teraz składa nam propozycję. Pociągnij temat dalej. Po pierwsze, zmień swoje myślenie, mówi do ciebie Bóg. Co to znaczy zmienić myślenie? To znaczy, że do tej pory ty, żyjąc w systemie grzechu, w systemie świata i tak naprawdę będąc sługą diabła przez to, miałeś różnego rodzaju poglądy życiowe. Jeden myślał, że dobrą rzeczą jest kraść. Inny myślał, że jest w porządku, kiedy cudzołoży. Inny myślał, że upijanie się czy branie narkotyków nie jest niczym strasznym. Inny jeszcze myślał, że robienie kariery zawodowej to jest to, co jest najważniejsze. Inny stawiał na wykształcenie. Jeszcze inny mówił, rodzina jest najważniejsza. Każdy człowiek, będąc w systemie tego świata, miał określone poglądy, określone myślenie. I teraz Bóg mówi do ciebie tak. Musisz zacząć zmieniać myślenie. Na co my mamy zmieniać nasze myślenie? Na Boże myślenie. Słowo Boże to jest zapis Bożego myślenia. Tam w Biblii jest napisane, jak myśli Bóg. I teraz Bóg mówi tak. Musisz zmienić swoje myślenie, swoje poglądy, swoje zapatrywania na moje myślenie, na moje poglądy, na moje zapatrywania. Musisz, krótko powiedziawszy, zacząć porzucać swoje zdanie i przyjmować moje zdanie. I to jest ten pierwszy ruch. On się dzieje na pułapie naszego umysłu, na pułapie naszego zrozumienia. Oczywiście Bóg zsyła tutaj swoją moc. My zaczynamy coraz lepiej rozumieć sprawy. Ale pamiętajmy cały czas, że to od nas zależy, czy my to robimy. Bóg nam pomaga w tym, objawia nam różne rzeczy, uświadamia nas, że błądzimy. I kolejną rzeczą jest to, że musimy wykonać konkretne ruchy. Czyli na przykład, jeśli już dowiedzieliśmy się, że mieliśmy złe myślenie, kiedy uważaliśmy, że możemy komuś coś zabrać, że możemy ukraść coś komuś. Gdy już doszliśmy do wniosku, że Boże myślenie jest prawidłowe, że Bóg mówi, nie ruszaj tego, co nie twoje. Ja dam ci możliwość zarabiania w uczciwy, normalny sposób. Kiedy my już rozumiemy to, przyjmujemy to, że to Bóg ma rację, to teraz co musimy zrobić? Musimy przestać kraść. Zresztą w liście do Efezjan jest fajny tekst, kiedy właśnie Paweł mówi, jak chłopu na miedzy, kto kradnie, niech kraść przestanie. I to mówi w kościele do ludzi wierzących. Wiecie, okazało się, że w Efezie wielu ludzi nie zmieniło swojego myślenia jeszcze i oni myśleli, że dalej można coś komuś na przykład zawinąć z jego gospodarstwa rolnego. I to nie będzie nic złego. A Paweł mówi, nie, zmień swoje myślenie. Myślenie Boga jest takie, dam ci siłę, dam ci moc i dam ci możliwości do tego, abyś zarabiał, do tego, abyś robił dobry biznes, do tego, aby twoja ziemia wydawała dobry plon. Nie musisz kraść, zabierać innemu człowiekowi. I teraz co człowiek taki, który to myślenie przyjął, miał zrobić? Miał przestać kraść. Ktoś, kto cudzołożył, miał przestać cudzołożyć. Wiecie, ja wielokrotnie słyszę, ktoś do mnie mówi, wiesz, ja nie mam siły, żeby przestać. Ja mówię, nieprawda. Nieprawda.
Bo tam na krzyżu Golgoty 2000 lat temu Jezus Chrystus przykrył twój grzech. Jakby zgniótł go, zutylizował, złamał jego moc. Bóg nie ma do ciebie żadnego żalu, jest po twojej stronie. Bóg teraz nie chce cię ukarać za ten grzech, bo on ukarał Jezusa. On teraz chce ci pomóc w zwyciężeniu. A więc nie mów mi, że ty nie masz siły. Od po prostu nie idziesz dalej w budowaniu tego fundamentu, tej pierwszej części. Ty nie chcesz zmienić swojego myślenia i nie chcesz porzucić. Nie mów mi, że nie możesz. Powiedz, że nie chcesz. Ponieważ Bóg zrobił swoje. Zlikwidował moc grzechu. W liście do Rzymian jest napisane, że grzech nad wami panować nie będzie. Bo nie jesteście pod prawem. Czyli Bóg mówi, ja już nie wymagam od was samodzielnego wychodzenia z waszych grzechów. Ja daję wam łaskę, czyli nie tylko niezasłużoną przychylność, ale też moją zdolność, abyście mogli grzechowi się przeciwstawić, abyście mogli wyjść poza system działania tego grzechu. A więc pierwsza podstawowa rzecz, kiedy kładziemy fundament prawdziwego chrześcijaństwa, to jest odwrócenie się od martwych uczynków, czyli pokuta. Pokuta to od strony Boga przykrycie naszych grzechów, uniemożliwienie dalej grzechom posiadania nad nami władzy, wybaczenie nam ich i nie wspominanie nigdy więcej, a także przejście na naszą stronę. I dwa kolejne etapy należące już do nas, które są wynikiem etapu pierwszego. Zmiana naszego myślenia na Boże myślenie. Będzie cię to kosztowało przebywanie z Bogiem, w cudzysłowie. Otóż nie można zmienić myślenia swojego na myślenie Boże, jeśli nie przebywa się z Bogiem, oddając Mu swój czas i studiując Jego Słowo. Nie można zmienić swojego myślenia na myślenie Boże, jeżeli nie słucha się namaszczonych kaznodziei. Jeżeli nie buduje się swojego ducha. A więc, żeby zmienić swoje myślenie, musisz poznawać Boże myślenie. Musisz przebywać w atmosferze poznania. I część trzecia. Podjęcie działania. Bo zmiana myślenia tam w greckim to jest czasownik. Tutaj podjęcie działania już jest poszerzeniem tego. Nie tylko, że to się gdzieś wydarzyło w nas, tylko to teraz musi wyjść na zewnątrz. Rozumiesz? Czyli zmieniamy myślenie i podejmujemy konstruktywne decyzje. Nie będę tego robił. Ktoś cię pyta, czemu ty tego nie będziesz robił? Bo to nie jest zgodne z Bożym myśleniem. Wiesz, ludzie mogą się z ciebie śmiać. Nie interesuj się tym, że ludzie się będą z ciebie śmiać. Interesuj się tym, że będziesz kładł prawidłowe fundamenty. Oni się śmieją i ich domy się walą. Słowo Boże mówi, że klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, a błogosławi On domowi sprawiedliwego. Jesteś sprawiedliwy, zostać usprawiedliwiony. Stałeś się nowym człowiekiem. Teraz kładź fundament. A więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj zostali na tym pułapie. Odwracamy się od martwych uczynków. I wiesz, być może jesteś już długo chrześcijaninem. Może dawno temu się nawróciłeś. Ale może twoje życie, ono nie jest takie, jakbyś chciał. Może widzisz, że twoje życie tak naprawdę ono jest dalej nieźle popaprane, mimo że oddałeś swoje życie Jezusowi. Być może jest tak, że nie zacząłeś prawidłowo budować. Być może jest tak, że nie odwróciłeś się od mnóstwa martwych uczynków. Że nie zacząłeś zmieniać swojego myślenia i nie zacząłeś podejmować różnych decyzji, myśląc, jakoś to będzie. Nie będzie jakoś. U Boga nie ma jakoś. U Boga jest super. Bóg pociąga cię do życia w systemie super.
ale początek tego super to jest odwrócenie się od martwych uczynków. Zaufaj przykryciu Twoich grzechów krwi Jezusa, przez krew Jezusa. Zaufaj temu zdarzeniu. Podejmij jakby pracę nad zmianą myślenia i podejmij decyzję, w wyniku której dokonasz konkretnych czynów, jeżeli chodzi o odwrócenie się od martwych uczynków. W przyszłości będę nauczał o wiele bardziej szczegółowo o różnych rzeczach, natomiast chcę, żebyś dzisiaj z tym został i chciałbym się teraz Tobą pomodlić. Powiedz razem ze mną: Boże Ojcze, dziękuję Ci, że Twój fundament jest trwały, silny i mocny. I nie ma innego fundamentu jak ten, który przeczytałem w Twoim Słowie. Ojcze, ja dziękuję Ci, że wszystkie moje grzechy zostały wybaczone, że krew Jezusa przykryła je, że nie pamiętasz ich, nie wspominasz i że grzech nade mną nie panuje i że Ty jesteś dziś po mojej stronie. Ojcze, ja od dzisiejszego dnia podejmuję decyzję zmiany myślenia na Twoje myślenie. I będę dokonywał kroków ku odwróceniu się od każdego martwego uczynku w moim życiu, a Ty będziesz mi błogosławił tym, bo obiecałeś. Amen.